22 kwietnia 1918 roku dotarła do Warszawy depesza z Wiednia. Austro-węgierski minister spraw zagranicznych, baron István Burian, napisał: proszę przyjąć zapewnienie, że zawsze będę chętnie gotów popierać w miarę sił rząd polski w jego pełnej odpowiedzialności pracy, której celem jest dalsza budowa państwowości polskiej i zabezpieczenie przyszłości Polski. 23 kwietnia 1918 roku Cegielnie Krajowe zwróciły się do banków warszawskich z prośbą o udzielenie im kredytu. Pieniądze, o czym informuje Monitor Polski, mają pomóc wznowić i rozszerzyć produkcję. To w przewidywaniu wielkiego popytu na cegłę dla odbudowy zniszczonych od działań wojennych wsi i miasteczek. Ma być między innymi wprowadzony wyrób taniej dachówki. Wojciech Kossak nigdy nie narzekał na brak zamówień. W świadomości Polaków utrwalił m.in. obraz Piłsudskiego, siedzącego na kasztance na skraju lasu. Namalował też dziewczynkę z Lwowa, kulącą się z pistoletem w dłoni. 24 kwietnia nieznani sprawcy okradli jego pracownię w Szkole Sztuk Pięknych przy ulicy Nabrzeżnej w Warszawie. Zabrali oryginalne siodło, mundury wojskowe oraz płaszcz napoleoński. Wojna nie przerwała prac obserwatorów meteorologów, bo też władze okupacyjne widziały potrzebę utrzymywania stacji meteorologicznych i prowadzenia obserwacji stanu pogody. Zareagowali na pracę Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, któremu też marzyły się krajowy system fizjograficzny i sieć meteorologiczna. Wyrazili nawet gotowość przekazania niektórych swych stacji i punktów obserwacyjnych na rzecz przyszłego instytutu. 29 kwietnia 1918 roku rząd Jana Steczkowskiego wystosował tajną notę do państw centralnych o konieczności budowy państwa w granicach Królestwa Polskiego. Godził się na granicę z Ukraińską Republiką Ludową i na utratę 4 północnych powiatów guberni suwalskiej w zamian za rekompensatę na wschód od linii rzek Narew-Biebrza. Deklarował zawarcie przymierza wojskowego z państwami centralnymi.